Zdrowia! Konstytucja! 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 Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego to jest tak, że lewactwo zawsze krzyczy konstytucja, kiedy konstytucja jest dobra dla nich, no i krzyczy spalić konstytucję, kiedy jest dla nich niedobre. Nie potrafią zrozumieć, że konstytucja, to jest fundamentalne prawo kraju i narodu i stworzone w jakimś celu, który ma zapewnić, jak kolwiek by historia się nie toczyła, to te fundamenty są zawsze takie same. No i teraz demokraci odkrywają na nowo konstytucję. Dlaczego odkrywają? No bo jest ta sprawa tego impeachmentu, czyli wywalenia prezydenta. No w konstytucji jest napisane tylko, że za zdradę albo za łapówki. No a teraz się czepiają najróżniejszych innych rzeczy. No i to jest dobre. To jest dobre, że wśród demokratów jest jakiś taki entuzjazm, takie podniecenie tą konstytucją. Tyle tylko, że do tej pory to było tak, kiedykolwiek republikanie czy konserwatyści wspomnieli konstytucję, no to oni zawsze przewracali oczami, drapali się po głowie, no i udawali, że to jest konstytucja, to nic nie jest ważnego, no i a poza tym tłumaczyli, że republikanie, konserwatyści chcą uzbroić konstytucję wbrew demokracji, tak? Także to jest no i lewactwo w zasadzie to nienawidzi do tej pory, nienawidzi konstytucji, no i szczególnie lewactwo nienawidzi białych mężczyzn, narodowców, którzy napisali tą konstytucję, no i poprawkę do konstytucji, bo Bill of Rights jest ta Bill of Rights to jest taki w zasadzie lista praw, a po polsku to się nazywa poprawka do konstytucji. No, to jest takie troszeczkę dziwne tłumaczenie, no, ale to tak na marginesie. Kiedy to tak się stało? To się tak stało po 2011 roku, kiedy republikanie zdobyli większość w Izbie Reprezentantów, no i oni w zasadzie 112 Kongres zdecydował, że będą czytali konstytucję w kongresie. No i wtedy się zaczęło, jaki to bałagan. Nowy Jork zaczął krzyczeć, że to jest ohydna strata czasu. Taki facet Ezra Klein, on teraz ma taki lewacki magazyn i stronę internetową i program Vox, no to on powiedział, że cały ten pergamin, no to jest jedna wielkie zamieszanie i konfuzja, bo to już było napisane ponad 100 lat, no było więcej niż 100 lat, no ale on mówił, że ten pergamin stuletni to już nikt nie rozumie, nikt się nie zorientuje. No i to jest ironia losu, dlatego, że lewactwo, liberałowie, socjaliści zmienili bardzo dużo tych praw w Ameryce, właśnie bazując na konstytucji i na poprawce do konstytucji. Desegregacja, powiedzmy, białych i czarnych, no bo segregacja to była jeszcze do lat 50. do 60., także były różne tam autobusy, szkoły i tak dalej. Zmienili w ogóle całe pojęcie wolności słowa i wypowiedzi, no pozwolili na to, że powiedzmy można nasikać czy spalić flagę amerykańską, no bo na dzień dzisiejszy lewactwo mówi, że flagi homoseksualistów spalić nie można, bo to jest nienawiść. Spalenie amerykańskiej flagi oczywiście jest całkowicie prawidłowe. Spalenie konstytucji jest całkowicie według lewaków prawidłowe, no ale spalenie Koranu już nie jest. Także samo spalanie w sobie, no i właśnie oni tak, lewactwo to tak interpretuje. Co im pasuje, to im pasuje. A co im nie pasuje, no to chcą po prostu zabić pod te konto. Prawo do skrobanek, no to tak samo w zasadzie konstytucja i poprawka była brana. Także
że to było wszystko nabazowane na tej podstawie konstytucji. No i a teraz lewactwo też pisało, że no, nie ma co udawać, że konstytucja to jest coś świętego. Nie ma co udawać, że konstytucja może wszystko wytrzymać. No i pokazują takie zdjęcia, czy powiedzmy jako przykłady, to pokazują zdjęcia i napisane jest, że wierzę w konstytucję i jestem prawicowym ekstremistą. No bo to jest takie obrażanie, tak? Socjaliści, zawsze komuniści chcą obrazić konserwatystów. Także jak Bóg, honor i ojczyzna, to od razu mówią, że obciach, że nieumyty czwok i że to jest obciach, że Boga trzeba się wstydzić, rodziny się trzeba wstydzić, uczciwości trzeba się wstydzić, narodu trzeba się wstydzić. No takie mamy dzisiaj lewactwo, taki mamy dzisiaj cyrk. No i dramatyczna różnica to, co było powiedzmy 10-15 lat temu, a jest dzisiaj. Nancy Pelosi, no to taka wariatka, ona już tam około 80 lat ma, taka staruszka, w ogóle ma jakieś już zapomnienia w tym biznesie politycznym, to już jest chyba z 50 lat. Ona jest tą szefową partii demokratów, socjalistów. No i teraz nieustannie wychodzi i mówi jaka to jest konstytucja. No i było teraz takie spotkanie, no to na temat konstytucji, że brali czterech profesorów, chyba z trójka z nich to homoseksualiści, w ogóle jacyś tacy nowocześni, no i oni nie rozmawiali w sumie o konstytucji, tylko rozmawiali o czym, co ci założyciele mieli na myśli, tak? Także wychodzą profesorowie, no idioci, ogólnie rzecz biorąc kretyni profesorowie, i oni mówią, że oni będą tłumaczyć, co założyciele konstytucji mieli na myśli. Wystarczy, każdy normalny przeczyta, co jest napisane w konstytucji i tam widać, co jest napisane, a oni myślą, co mają na myśli. No i Pelosi później wyszła i mówi tak: wszyscy demokraci macie zagłosować i w zasadzie zrobić ten impeachment, macie wywalić prezydenta, bo założyciele, ci fundatorzy, czy wszyscy ci, którzy walczyli przeciwko Anglii w tym czasie, wielu z nich sami było Anglikami, oni nie chcieli, największym strachem czy obawą było to, że w Ameryce nie chciano królestwa, no bo królestwo jednak to jest kompletnie inny system, czyli tak jak George w Anglii był, że król może sprzedać państwo do innego jakichś innych sił. No i to było największa ta sprawa dotycząca królestwa czy republiki. No i później zaczęła mówić właśnie o tym, że król no to mógł być przekupiony i w zasadzie to byłby koniec kraju i narodu i państwa. No i ona właśnie zaczęła mówić, że to mniej więcej to robi Trump. Porównała też, można powiedzieć, pośrednio do Waszyngtona. No, Waszyngton też tam były pewne zgrzyty. Później zaczęła wspominać, że czy ktokolwiek jest ponad prawem. No, fakt jest faktem, że nikt nie powinien być ponad prawem, ale nikt tak samo nie powinien być poniżej prawa. No i wspomniała też słowa Masona. A on dla odmiany, to ciekawe jest, że on był właścicielem niewolników. No ale w tym czasie wszyscy byli właścicielami niewolników, tak? Tak jak w Polsce wielu ludzi, szlachta powiedzmy była właścicielami, no nie właścicielami, no ale miała wioski z chłopstwem poddanym, tam gdzie też się te wioski sprzedawało z 500 duszami. Także, że podobnie było z niewolnikami w Ameryce, także to nie jest duża jakaś
rewelacja, czy odkrycie. No i w sumie to dobrze, że ta kodziara Komitet Obrony Demokracji wśród tych socjalistów, komunistów amerykańskich, no bo może ludzie się zorientują jednak i zaczną czytać o tej konstytucji, no i tam zauważą, że jest jednak te trzy siły, czy trzy rozłożenie obowiązków państwowych, wykonawcze, no prezydent jest, no i sądownictwo i kongres, tak? Także to są te trzy rozdzielenie. No jest rozdzielenie, no i wszyscy mają patrzeć na ręce tych dwóch pozostałych stron. No i dobrze, że jest, że właśnie tak jest. No ale tak jak wspomniałem, kodziarze, jak im pasuje, to im pasuje, jak im nie pasuje, to chcą wyeliminować. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, polecaj, gdzie możesz i do następnego codziennego filmiku.